Dziennik Korona Wiary, odcinek 55. Kochani, dzisiaj przytoczę słowa, do których mam stosunek bardzo osobisty. To nadal list z więzienia autorstwa apostoła Pawła. Pisze on, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swe źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Kocham te słowa, szczególnie w tym przekładzie. W niecałym nawet zdaniu ujmują one to, co jest sercem przesłania Ewangelii. I tak mi się kojarzą. Otóż nieraz wiosną przez otwarte drzwi wlatuje do mojej pracowni jakaś większa mucha. Nie chcę obrażać much, bo póki co niewiele wiem o ich świecie, ale zadziwia mnie, z jakim tępym uporem chce ona wylecieć przez szybę rozświetlonego słońcem okna. Owszem, szyba jest ciepła i jest to najjaśniejsze miejsce w pokoju, ale nie przepuszcza much ani ludzi. Zwykle otwieram okno, aby mogła wylecieć, ale ona uparcie wierci szybę tam, gdzie nie ma wyjścia. I jeśli w końcu wypadnie na otwartą przestrzeń, to jakby przypadkiem. A kiedy wleci do pracowni pod moją nieobecność, to znajduję ją martwą na parapecie. Z uporem myślimy, że Bóg będzie mierzył nas prawem, a On chce przyłożyć miarę do wiary. Z uporem pompujemy nasze złoża, a to On jest źródłem życia. Uparcie rozmijamy się z Nim w poglądach i oczekiwaniach. Zabija nas wysiłek, którego On nigdy nam nie zlecał. Właśnie. Oby ani mnie, ani Ciebie nie znaleziono kiedyś na parapecie. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.